Witam wszystkich tutaj w tym pięknym miejscu. Może dzień trochę nie jest taki piękny, jak na początku chcieliśmy, ale będzie dobrze, ważne, że nie pada. Nazywam się Artur Szczepaniec i narodziłem się z Bożego Ducha 1 stycznia 2016 roku. Wychowałem się na Bałutach w Łodzi. Bardzo nieciekawe osiedle. Mimo, że byłem tak naprawdę dzieckiem, można powiedzieć, po ludzku kochanym, windowanym przez górę przez moich rodziców, to brakowało mi jednej bardzo ważnej rzeczy. Akceptacji. Akceptacji moich rodziców, moich bliskich. Mimo, że starali się mi dać wszystko, to zabrakło tej jednej rzeczy. Że kochali mnie takim, jakim jestem. I pewnie tutaj część z was wie, że ulica bierze ludzi takich, jaki są. Po prostu. Więc mimo, że tak naprawdę rokowałem bardzo dobrze jako dziecko, pochodziłem z rodziny inteligenckiej, to wolałem się kręcić na osiedlu po prostu, bo tam mnie ludzie akceptowali. Byłem otyłym też dzieckiem, więc ciężko było mi znaleźć akceptację rówieśników, tych takich, można powiedzieć, bardziej bogatszych sfer. Jednak koledzy w ogóle z osiedla, z środowiska kibicowskiego, wzięli mnie takim, jakim byłem. I tak sobie dorastałem. W wieku 12 lat zacząłem brać narkotyki i później było tylko coraz gorzej. I tak w wieku 21 lat zostałem bezdomnym człowiekiem. Przyćpałem wszystko, co miałem. I oddaję życie temu Jezusowi, wiecie. Nie mam nic, więc ktoś mi głosi Ewangelię, tak jak tutaj ktoś, ludzie wam głosili od nas. I sobie myślę, nie mam nic, dlatego Jezusa przyjmę. Zrobiłem to szczerze, w ogóle z głębi swojego serca, oddałem swoje życie Jezusowi 1 stycznia 2016 i wiedziałem, że coś fundamentalnego się we mnie zmieniło. Nie wiedziałem do końca co. Ale wiedziałem, że stałem się nowym człowiekiem. Wiedziałem, że tak się stało po prostu. I w tamtym okresie tak naprawdę w ciągu dosłownie pół roku wyszedłem z bezdomności. W ogóle rodzina mi też pomogła bardzo. W ogóle rodzina, która mnie nie chciała znać, to w ogóle nagle po przyjęciu Jezusa odezwała się do mnie. Nagle była wspierająca. To było dla mnie coś niesamowitego. Wiedziałem, że poznałem Boga. I tak sobie żyłem. Żyłem sobie, głosiłem Ewangelię na ulicach Łodzi. Później w ogóle przyszły pomysły, żeby zakładać w ogóle kościół tam na miejscu. I w końcu po chyba 3 latach życia w takim pędzie, robienia rzeczy dla Boga wielu, usiadłem kiedyś tak sobie i sobie myślę, że nawet nie jestem szczęśliwy. I teraz o co chodzi? Wiesz, możesz poznać Boga, tak jak ja poznałem. Możesz w ogóle szczerze się nawrócić, narodzić na nowo, dojść do pewnego momentu, ale jeżeli nie będziesz dbał po prostu o swoją relację z tym Bogiem, z tym Duchem Świętym, z tym Jezusem, to prędzej czy później przyjdzie tobie frustracja i zażenowanie, tak jak mi to przyszło. Po prostu. Wiecie, to jest tak, jak jesteś fanem na przykład, nie wiem, Whitney Houston, masz jej plakat, znasz jej autobiografię, wiesz o niej wszystko, tylko jej nie znasz. Nie znasz jej. Masz tylko jej autograf. To mniej więcej ze mną było tak samo. Miałem autograf Jezusa na swoim sercu, wiecie. Oddałem mu swoje życie, poznałem go, a później po prostu doszedłem do wniosku, że już że wystarczy. Że to już wystarczy. Po prostu. Że to już wystarczy. Wiedziałem dużo o Bogu. Bardzo dużo. Ale to było coś, co wiedziałem, a nie coś, co przeżywałem faktycznie. Są tutaj tacy ludzie, którzy faktycznie poznali Jezusa, wiedzą, że mieli doświadczenie Boga, tylko że po prostu nagle coś tak niby uschło, co? Dlatego, że nie pielęgnowałeś tego, tak jak ja nie pielęgnowałem swojej relacji z Jezusem. I to może się wydawać wam dziwne, jak to można mieć relację z Bogiem, którego nie widać, wiesz? Tak jak z człowiekiem. Napisane jest o Mojżeszu, że rozmawiał z Bogiem tak, jakby go widział. Trochę bardzo nawet schizofrenicznie to musiało wyglądać z boku. Ale dostawałem odpowiedzi. Ja też gadałem, można tak powiedzieć, z boku to wyglądało bardzo schizofrenicznie, że gadam z tym z Bogiem, bo gadałem z nim tak, jakbym go widział. Jak Mojżesz, przeczytałem w Biblii, ja prasty chłopak jestem w swojej istocie, więc przeczytałem, żeby gadać z Bogiem tak, jakbym go widział i tak też robię do dzisiaj. Tylko że wtedy przestałem na okres tych 3 lat, bo myślałem, że już wszystko wiem, już nie muszę o nic pytać. Nie muszę niczego się dowiadywać, niepotrzebny mi jest on już, relacja z nim. I dotarłem do takiego momentu właśnie, że już miałem wszystko, o czym marzyłem. I mnie to w ogóle nie cieszyło.
Miałem żonę, miałem mieszkanie własnościowe, miałem w ogóle ludzi wokół siebie, w ogóle głosiłem Ewangelię na ulicach Łodzi, w ogóle robiłem to, o czym marzyłem. Wyciągałem ludzi z takiego samego piekła, którym ja byłem sam. Tylko że w pewnym momencie już przestało mnie to nawet cieszyć, wiecie. Przestało mnie to cieszyć. Stałem się tak zwanym urzędowym chrześcijaninem. Byłem, zrobiłem, poszedłem. Mówiąc bardzo w dużym skrócie. I w pewnym momencie przyszła do mnie taka myśl. Bardzo subtelna. Jak śpałem, to przynajmniej nie byłem sfrustrowany. Nie byłem może do końca szczęśliwy, ale nie byłem sfrustrowany. I od tej jednej myśli, w końcu doszedłem do wniosku, że raz se polecę w menaż, nic się w końcu nie stanie, nie? Bo owszem, stało się. Stało się. Od tamtego momentu minęły tak naprawdę 2 lata. Od momentu, gdy doszedłem do takiego prostego wniosku, że w końcu i tak nie byłem szczęśliwy, może jak brałem te narkotyki, ale przynajmniej nie byłem taki sfrustrowany jak w tamtym momencie. Napędziłem w swoim życiu taką, można powiedzieć, spiralę destrukcji sam, bo nikt mnie do tego nie namawiał, nikt mi o tym nie mówił, po prostu sam na taki genialny pomysł wpadłem i po prostu zacząłem znowu ćpać, będąc człowiekiem, który poznał Jezusa. Został uzdrowiony z całkowicie zniszczonego centralnego układu nerwowego przez dopalacze. Ja w ogóle doszedłem do wniosku, że w końcu to nie było takie złe. Rozumiecie, co może frustracja w ogóle zrobić z człowiekiem? Co może w ogóle zrobić z człowiekiem to, że nie robi tego, czego chce, albo nie wiem, jakiś system myślowy, że mu się wydaje, że jest nieszczęśliwy, bo mi się wydawało wiele rzeczy, bardzo. Jak teraz to widzę, że mi się wydawało wiele rzeczy. I zacząłem w ogóle ćpać. Mając wszystko, o czym marzyłem, będąc w ogóle wyciągniętym z tego przez Boga, zacząłem znowu robić to samo. I to nie to, że tak lajtowo to się zaczęło, ale no, ja jestem człowiekiem dynamicznym, więc to jak wszedłem lajtowo w patologię, to dynamicznie ją rozwinąłem do bardzo dużych rozmiarów na tamten okres. Do takich rozmiarów, że już walczyłem o życie momentami. I był taki moment, że już po prostu moje życie naprawdę już było znowu w ruinach. Znowu w ruinach. Żona odeszła, zostałem sam. Przestałem pracować, olałem w ogóle rachunki, groziła mi eksmisja, różne inne dziwne rzeczy. I w pewnym momencie po prostu mówię, Jezus, w ogóle ja Cię poznałem. W ogóle jeszcze miałem takie szambo w głowie, że w pewnym momencie zacząłem wątpić w to, że ja w ogóle tego Boga poznałem, rozumiecie? No a przecież no, miałem świadectwo życia. Realnie tego doświadczyłem, że zostałem wyciągnięty. No i tak sobie siedzę w ogóle w tym swoim pokoju, sam, w ogóle na zwale i mówię, wiesz co, Jezus, w ogóle o co mi chodzi? Bo kim ja jestem w ogóle? Kim ja jestem? Bo ja już nie wiem. Ja już wszystko powiedziałem taką rzecz, jestem już o krok od poddania wątpliwość, że jesteś. A zostałem uzdrowiony, miałem uzdrowiony centralny układ nerwowy. I byłem właśnie w takim momencie, że mówię, kurczę, już nawet nie do końca wiem, że jesteś. To w ogóle wytłumacz mi to jeszcze raz, bo wiem, że kiedyś byłem w tym punkcie. Musimy zacząć od zera. I pamiętam taki moment, że właśnie... Ja mówiłem jeszcze taką rzecz, że na pewno... Że na pewno nigdy już nie wrócę do ośrodka, taką mówiłem rzecz, bo byłem też w ośrodku terapii uzależnień. I w tym momencie słyszę taki głos Boga subtelny. Jeżeli nie wierzysz w moją moc we mnie, a wiem, że są tacy w ogóle tutaj też ludzie, którzy realnie wiem, że poznali Jezusa i udają w ogóle, że znają tego Boga i że jakoś się z Nim poradzą. No ja też byłem w tym punkcie. Mówiłem, nie no, mam wiarę, trzasnę to wiarą, tak mówiłem. Tylko właśnie... No nie trzaskałem tego wiarą jakoś, cały czas tkwiłem w tym samym bagnie. I w pewnym momencie słyszę taki prosty, subtelny głos. Ty w ogóle ratuj się tak, jak stoisz, a ja będę z tobą i będę twoją wiarę wzmacniać. Tylko jak umrzesz, to nic z tobą już, to nic już nie wzmocnię, bo umrzesz. Po prostu, więc się ratuj tak, ratuj się jakimkolwiek ludzkim sposobem nawet. Ja będę z tobą. Mówię, dobra, okej. Okay. Niech będzie. No to okej, okay. to chce się ratować. Powiedziałem, to chce się ratować. Dostałem ultimatum od moich przyjaciół. Znaczy ultimatum. Powiedzieli mi, słuchaj, ty musisz pójść się w ogóle zamknąć. Jeżeli masz problem w swoim życiu, na przykład poznałeś Boga i robisz
pozerstwo przed ludźmi, że nie potrzebujesz wszywki, a chlejesz, to się zaszyj i się módl w ogóle do tego Boga, a będzie cię wzmacniał. Ratuj się, człowieku, jeżeli w ogóle poznałeś Jezusa, poznałeś realnie Boga, a nie umiesz się z czymś poradzić, to ratuj się jakkolwiek, Bóg będzie i tak z tobą. I cię wywinduje z tamtej pozycji. Daję ci swoje słowo, bo sam w tamtym miejscu byłem. Poszedłem do tego ośrodka. Zacząłem w ogóle widzieć dobre rzeczy na swój temat. Po zapytaniu Boga, kim jestem. Po wyciągnięciu do Niego ponownie ręki o współpracę. Po tym, jak przestałem udawać, że jestem taki kozak i wiem wszystko, zacząłem dowiadywać się od Niego rzeczy, o których nigdy wcześniej nie wiedziałem. Bo nie zapytałem po prostu. Pytam się, dlaczego nie wiedziałem o tych rzeczach wcześniej, Boże? Bo mówi, bo nie pytałeś, to nie wiedziałeś, to ci nie mówiłem. Myślałem, że wszystko wiesz podobno, tak? I po tych... Tak się zaczęła moja droga, można powiedzieć, ponownie wychodzenia z tego samego bagna, z którego zacząłem w ogóle przygodę z Bogiem. Z narkotyków, w ogóle z depresji i samotności. Jedyna różnica była taka, że przynajmniej dach nad głową miałem w tamtym okresie. Jedyna różnica była taka. Ale tak to emocjonalnie czułem się tak samo, jak wtedy, kiedy Boga nie znałem. Ale wiedziałem, że jest. Ale wiedziałem, że On jest. Nie czułem tego kompletnie. Już moja głowa mówiła, ty nigdy się nawet go nie poznałeś. Zobacz, co wygląda z twoim życiem. Już tak mi głowa nawet mówiła powoli. Ale ja w swoim sercu wiedziałem, że jest. I będąc w ogóle w tamtym ośrodku, w ogóle dla osób uzależnionych, gdzie totalnie moje życie zaprzeczało tego, że Bóg w moim życiu jest, ja zacząłem słyszeć od Niego informacje. Dlaczego? Bo dopiero wtedy chciałem prawdziwie w ogóle je słyszeć. Zacząłem słyszeć o tym, jaki jestem, co we mnie jest. Jakie wspaniałe rzeczy w ogóle mam, jakie wspaniałe cechy we mnie włożył. Zacząłem to dostrzegać też. Ja mówię, też mi pokaż te rzeczy, wiecie. To nie było tak, że on mi powiedział, zadałem raz pytanie Bogu, on mi w nocy władował całą wiedzę do głowy, ja się obudziłem i wszystko wiedziałem. Nie, ja musiałem to też przeżyć. Musiałem to też przeżyć. I jeżeli borykasz się z czymkolwiek, to jedyną, jaką mogę radę dać tobie, to przede wszystkim oddaj życie Jezusowi. Bo wtedy będziesz mieć realnie moc, żeby coś zmienić w ogóle na stałe w swoim życiu. A druga rzecz jest taka, że nie wybielaj się i w ogóle nie garć małymi początkami. Nie poddawaj się w tych małych początkach. Pamiętam taką rzecz, że w ogóle jestem w tym ośrodku i powiedział do mnie tak w ogóle Jezus, jak się modliłem tam w kaplicy. Mogę cię z tego wyprowadzić, tylko musisz mnie słuchać. Ja mówię, dobrze, okej, to będę cię słuchał. Mówi, mam dla ciebie tylko dwie dyrektywy główne. Raz, nie wybielaj się i dwa, nie wycofuj się. A przejdziesz przez to, naprawdę, przejdziesz przez to. Nic wtedy nie wskazywało na to, że cokolwiek może mi się w życiu ułożyć, ale mówię, dobra, okej, zaufałem, uwierzyłem w te słowa Boga, które przeczytałem też w Biblii. Bo to z Biblii ludzie przeczytałem, wiecie. Uwierzyłem, że to jest do mnie w tamtym momencie. To mi jakby, można powiedzieć, zaklikało w sercu. Mówię, dobra, okej. To ja w to wierzę, że jak będę robić małe, nawet te małe kroki, się z nich nie wycofam, to dojdę do rzeczy wielkich. I po wyjściu z ośrodka myślałem też, że jestem kozak. Też myślałem, że jestem kozak. No kurczę, to już drugi raz w tym ośrodku, już wszystko wiemy. Ale na tym, ale to się nie skończyła patologia w moim życiu. Po wyjściu z ośrodka też brałem narkotyki. Też miałem takie momenty dłuższych, krótszych ciągów w ogóle narkotykowych, tak? Ale miałem tą jedną w ogóle myśl w głowie, którą powiedział mi Bóg. Nie wybielaj się, nie wycofuj się. Nie wybielaj się, nie wycofuj się. Mówię, okej, nie będę tak robił. Nie będę w ogóle będę robił to, co ty mówisz i nie będę robił tak, jak robiłem kiedyś, Jezus. I tymi moimi krokami, pod tytułem takim, nie ćpam jeden dzień. Nie śpam godzinę, kolejną godzinę, trzecią, czwartą. Mówię, dobra, już przeszło 24 godziny, kolejny dzień. Mówię, dobra, jeden dzień przetrwałem, pójdzie następny. I tak było już po wyjściu ze środka, tego drugi raz, tak było za każdym razem, gdy upadałem. I w pewnym momencie te momenty, te w ogóle okresy trzeźwości były jeszcze coraz dłuższe. Stawałem się coraz silniejszy psychicznie wobec okoliczności, które w ogóle spotykały mnie. Bywały też tak, że zamiast w ogóle być w tym Bogu dalej, tak w ogóle, wiecie, trwać w tej determinacji, to mówię, to powiedziałem, mówiłem taką rzecz. Nie no, już nie mogę. Sam się poddawałem z tego.
ale szybciutko, ale i tak byłem w blokach startowych następnego dnia. Telefon, halo, sora, zawaliłem temat, poleciałem w tango, jestem jutro, do zobaczenia. Nie wycofałem się w ogóle ze swoich postanowień, z tego, że w ogóle chcę z tego wyjść. Mimo, że nawet właśnie jeszcze z jakiś pół roku temu odtańcowałem takiego kankana, że wylądowałem w szpitalu. Ale nie wycofałem się. To było jakoś na początku roku, styczeń, luty, coś takiego. No pół roku przesadziłem, 5 miesięcy, 4. I to był, taka, to był ten moment, kiedy sobie myślę, kiedy mi zaklikało w drugą stronę. Jak 2 lata temu mi zaklikało, kurczę, mam wszystko, co chcę, ale jestem sfrustrowany, to na początku tego roku zaklikało mi drugą stronę. Kurde, straciłem wszystko, co chcę, o czym marzyłem. A miałem to. I tu się pojawiła frustracja. Że miałem wszystko, o czym marzyłem. I straciłem to przez własną arogancję. Bo przestałem po prostu chcieć z tym Bogiem być. I tu był przełom. Tu był przełom. Owszem, przyznaję się, moje życie cały czas jeszcze nie wygląda tak, jak w ogóle chcę na ten moment, bo jednak stopień destrukcji, w jaki znowu wszedłem, był naprawdę bardzo poważny. Ale dlatego, że uwierzyłem temu Jezusowi, to ja w ogóle żyję, to jest raz, normalnie funkcjonuję w ogóle w swoim życiu, to jest dwa, a 3, nie poddałem się i jestem szczęśliwy i nie żałuję nawet tego, co zrobiłem. Dlatego, że podniosłem się i zyskałem Jego. Taką prawdziwą w ogóle relację z Nim. Że ja po prostu raz, że wiem, że mi się nic nie może stać, że po prostu już taką rzecz mówię. Jezus, my tyle już razem przeszliśmy, że naprawdę już nawet na lajcie podchodzę do wszystkiego. Już tyle mieliśmy rzeczy w ogóle w moim życiu było i z tyle rzeczy mnie wyciągnąłeś, że już naprawdę się nie boję. Nie boję się kolejnych wyzwań, nie boję się przekraczać granic. Jestem teraz w ogóle w etapie dużych w ogóle zmian w swoim życiu, dlatego że doszedłem do wniosku też, że chcę realizować swoje marzenia. Dlaczego też przyszła frustracja wtedy, kiedy miałem wszystko i byłem niby miałem spełnienie swoich marzeń, Bóg dał mi wszystko, co chciałem. Dlatego też, że ja mi się wydawało, że ten Bóg coś ode mnie wymaga. Powtórzę to jeszcze raz. Mi się wydawało, że ten Bóg coś ode mnie wymaga. Nieważne, co to jest. Nieważne, jak bardzo to było szlachetne, mi się wydawało to w moich oczach, to tak nie jest w ogóle. Bóg od ciebie nic nie wymaga. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, spełniony, zrealizował swoje marzenia, bo w tych marzeniach On będzie pokazywał swoją wielkość. Ja to zrozumiałem dopiero kiedy straciłem po raz drugi wszystko. Po nawróceniu. Ja to wtedy zrozumiałem też. Kiedy w ogóle mówię, ale Boże, ja robiłem tyle rzeczy, ale mówię, ale to nie o to chodzi, żebyś coś robił, tylko żebyś ze mną był. Ja zrozumiałem, że tu popełniłem największy błąd. Że mimo tego, że doświadczyłem tej łaski, wiecie, ja byłem w Łodzi, byłem ćpunem, po prostu. Nie zasługiwałem, żeby nawet Bóg na mnie splunął, a mnie uratował. Doświadczyłem łaski w swoim życiu, ale świadomie o niej zapomniałem, bo myślałem, że już jestem taki silny, że poradzę. No i się nie poradziłem. Teraz jestem o tyle mądrzejszy, że wiem, że praca z Bogiem to jest praca, to jest współpraca. Życie z Bogiem to jest współpraca, to jest relacja, to jest przepływ. Ja coś do Niego mówię, dostaję odpowiedź. On coś do mnie mówi, zrób tak, synek, będziesz w ogóle mieć dobrze, będziesz w ogóle, zrealizujesz swoje marzenie, tylko zrób to. To zrób, zrealizujesz swoje marzenie. Mówię, okej, ojcze, wjeżdżam. Zaczęła u mnie się współpraca z Bogiem. A ja myślałem, że to jest jakiś gość, który tylko pokazuje palcem tu zrób to. Tylko jakby przyciski wciskał. A to nie jest prawda. Zrozumiałem, że Bóg chce zrealizować moje marzenia. I w momencie, gdy wtedy to zrozumiałem, przyszła prawdziwa wolność. Do tego, co robię. To było już tak w ogóle... Byłem już tak zapędzony w kozi róg, że mi się nawet już w ogóle Ewangelii głosić nie chciało. W ogóle ludzie.
Nie chciało mi się nic, po prostu, bo wszystko mnie na tamten moment irytowało, bo myślałem, że ja muszę to robić. Że tego ode mnie Bóg wymaga, bo coś tam. Ale ja teraz chcę. I wiem po prostu, że te małe kroki, nieważne w jakim jesteś położeniu teraz, nieważne jak bardzo tobie się wydaje, że nie masz wyjścia z tego położenia, to wiedz jedno. Raz oddaj życie Jezusowi, a będziesz mieć moc w ogóle od Niego, żeby realnie coś zmienić w swoim życiu. A dwa, zacznij robić małe kroki i się z nich nie wycofuj. Tak zrób. Ja się tego nauczyłem w ogóle od Jezusa. Uczę się tego cały czas jeszcze w pewnych aspektach swojego życia. Ale już są takie momenty, że to już mi weszło w nawyk. Mówię, dobra, okej, to będzie, to się rozkręci. Wygląda to licho, ale to się rozkręci, Jezu, rozkręcimy to. Zachęcam Cię do oddania życia Jezusowi, bo On chce zrealizować Twoje marzenia. Ten wielki Bóg, o którym słyszysz już od Komunii Świętej, chce zrealizować Twoje marzenia, a nie narzucić Ci swoje zdanie. To musisz Ty chcieć przyjąć Jego zdanie. Ja tak zrobiłem. Nie wycofałem się. Uwierzyłem w Niego. Owszem, tak, zbłądziłem. Odwalałem takie salta, że tu w ogóle głowa mała. Rozwaliłem swoje małżeństwo. Rozwaliłem swoje w ogóle życie zawodowe ówczesne. Swoje studia ówczesne. Swój status finansowy i materialny. Ale raz, że Jezus mnie nigdy nie opuścił, bo On nie zmienia zdania. Jak już raz powiedział, że wybaczył grzechy, to wybaczył. Nie jest szurnięty na łeb. Więc raz, że wiedziałem, że Bóg jest ze mną, mimo że czasami wszystko temu zaprzeczało. A dwa, zacząłem do Niego mówić i w ogóle realnie z Nim współpracować. Prosić Go o pomoc i w ogóle robić to, co On w ogóle mówi. I to wypływa tutaj, z serca. Teraz. Wcześniej to było, wypływało w ogóle z zewnątrz. To było narzucone. Sam sobie narzuciłem taki reżim. Ale teraz ja chcę tak żyć. Nieważne, co naodwalałeś w swoim życiu, jakie salta nawygibałeś w ogóle tutaj, w ogóle przed ludźmi, przed Bogiem, jakie w ogóle przestępstwa zrobiłeś w świetle ustawy karnej, Jezus Ci wybaczył. Jeżeli w to uwierzysz, oddasz Mu swoje życie, to realnie poczujesz tą moc przebaczenia i będziesz chciał po prostu z Nim być. Tylko otwórz swoje serce, tak jak ja to zrobiłem, a nie zawiedziesz się. Amen.